Wiecie, co oznacza ten majestatyczny wąs? Oznacza to, że w dzisiejszym odcinku upadnie Paryż i cała Francja skapituluje przed znajomym Kaisera Wilhelma II, pana i władcy Europy. Dokładnie tak, Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem znajomy Kaisera. Jeżeli chcecie, żeby w kolejnym odcinku również były te majestatyczne, soczyste wąsy, łapka w górę i soczysty komentarz. Kaiser osobiście oddelegował mnie na linię frontu, żebym zrobił porządek z tym burdelem, jeżeli chodzi o linię frontu. Jak widzicie, już ładnie jest zrobione. Plan na dzisiaj jest taki, czyli zwycięstwo nad Francją. Atakujemy w tym miejscu, o dokładnie tu się przebijamy, tędy się przebijamy. Zakręcamy i od północy, tak jak żeby nikt się nie spodziewał, wbijamy do Paryża z tą naszą czarną armią z elitarnych dywizji szturmowych. Jak widzicie, one już ładnie tutaj awansują. Jeżeli chodzi o natomiast o Afrykę Południową, rebelia burska, 4 dywizje pomogą nam na szybkości zakończyć tę wojnę. Afryka powinna również stać się naszą niemiecką kolonią. To co, myślę, że możemy przechodzić do odcinka. Aha, jeżeli chodzi o front wschodni, to... Front wschodni, serio, czuję się, jakbym normalnie grał w koopie. Ja się zajmuję jednym frontem, a drugi gracz zajmuje się drugim frontem. Co prawda tym drugim graczem jest Bodu, nie mam przyjaciół, jestem tylko znajomym Kaisera. Chyba, że to sam Kaiser dowodzi na froncie wschodnim. Dobra, nieważne. Zajmiemy się, możemy otrzymać rozgrywkę. Plan jest taki, żeby przebijać się tutaj, gdzie są te ładne równiny. Wykorzystamy je, bo na równinach nie ma kar za atak. I to wykorzystamy. Tak. Mam 400 siły punktów siły politycznej, nie wiem, co z nimi zrobić. Jak macie jakieś pomysły, dobra, tu atakujemy, czekamy, aż się dywizje przeorganizują. Podczas tej reorganizacji dywizji możemy nieco stracić prowincji, ponieważ jedne dywizje będą wychodziły, a drugie będą wchodziły. I może tak się zdarzyć, że jakaś prowincja zostanie pusta, niepokryta. Mam nadzieję, że to nie wpłynie negatywnie na nasze dywizje. Weź pozatrzymuj ich, bo widzę, że oni gdzieś chcą się przemieścić, a ja nie chciałem, żeby się oni przemieszczali. Ja chciałem, żeby oni zostali tu, gdzie są. Weź ich tu przeatakuj tylko po to, żeby stali w tym miejscu. Tu jak ładnie to widać. Czekajcie, wy się przemieszczacie jeszcze, dajmy wam chwilę, zobaczymy, która dywizja jest gdzie. Tu widzę pustą prowincję, dawaj tutaj, podrzuć ciebie tutaj, doskonale, tu się powinniśmy przebić, tu zaraz kolejne dywizje wjadą, to zaatakujemy te dwie dywizje w tym lesie. O właśnie, tutaj weszliśmy sobie ładnie. Dawaj jeszcze na południe. Podrzuć tu jeszcze jedną podrzucimy, okej, coś w ten sposób, coś w ten deseń, doskonale, o to chodziło. Tu jedna dywizja, weź ją skontruj na chwilę ją skontruj, okej, doskonale. Te dwie elitarne dywizje również na południe bym poprosił. Ty już jedziesz w tym kierunku, świetnie, gdzie są te elity, halo, gdzie są elity? Tu jedziecie, nie, wy, ja bym was poprosił tutaj i te trzy elitarne z tej strony również się przebiją, świetnie. Tu przydałoby się jakieś małe wsparcie, dobra, tu się przebiliśmy, nice. Weź ich przyatakuj, żeby nie odzyskiwali zorganizowania. Aha, bo to jest nie czerwonej armii, no właśnie, mówiłem, że jak będzie organizacja dywizji, może się nieco pomieszać. Widzę, że Francuzi też przemieszczają dywizję, no ale wykorzystują to, że my po prostu... Tu jest pusta prowincja, to mi się nie podoba, jak komputer pomyśli, może być ciężko, no ale dobra, zobaczymy. Tu weź też przyatakuj dwoma dywizjami. Powinno być lepiej, okej, doskonale. Te dywizje stoją? No to od razu na front, pyk. I te dywizje również tutaj przyatakują, te dwie również z tej strony, żeby pomóc im się przebić. Są dwie dywizje, jedna brytyjska osłabiona, o właśnie, tu się przebiliśmy, nice, tu się wybronimy, o właśnie. I lecimy dalej, z czym, że jedną jeszcze zaatakujesz z tej strony, żeby był atak z wielu kierunków, doskonale. Tu nie mam już co podesłać, kurde, tu potrzebuję więcej dywizji na południe. Podrzucajcie jeszcze troszeczkę. Czemu ty się stąd wycofałeś? Może byś tu został, wrócił do siebie, byłoby miło, byłoby naprawdę miło. Okej, dobra, coś straciliśmy? Nie, tą elitarną również tutaj poproszę. Wy już tutaj zmierzacie, doskonale. Tu jest kolejne 10 elitarnych. Wrzućcie ich z tej strony i może połowę tej elity zaproszę tutaj, o, coś takiego, doskonale. Musimy się przebić w tych trzech prowincjach, tylko szkoda, kurczę. Możesz tu wejść do tego Limions, czy jak to tam się wymawia. Byłoby naprawdę miło. No właśnie, zdążyłeś, super, ale teraz, kurde, 9 dywizji, daj połowę i weźcie po prostu tutaj przejście do tej prowincji, bo żeby mi jej nie odcięli. Okej, tu się przebijemy, nice. Powinniśmy zdążyć, zanim wejdą posiłki. Troszeczkę mi dywizji tutaj brakło. O, właśnie. Weź go zatrzymaj. Okej, świetnie, daj jedną dywizję, zaatakuj tutaj. Doskonale, a resztę przerzuć tam na południe. Da fuck, co tu się dzieje? Halo, czemu wy opuszczacie samowolnie stanowiska? To jest pod sąd polowy, to się nadaje pod sąd polowy. No, dosłownie, dobra, tu się przebiliśmy. Od razu w te góry wchodzicie, wylećcie tu. Elitarną dywizję możesz nawet, nie w górę, ona w górach nie wykorzysta swojego potencjału. Również to atakujemy. Te 5 dywizji myślę, że może przeatakować tutaj, bo tutaj już idą ataki. Tak, idą, świetnie, tu się też zaraz przebijemy, świetnie. Doskonale, wybroń się chłopcze. Okej, tu coś podesłali, ale nie zdążą, chyba że przyatakujemy z tej strony. O właśnie, o to chodziło, dokładnie, świetnie, doskonale.
Doskonale. Afryka Południowa kapituluje. No i można, można. Mówiłem, że oni zaraz kapitulują. Tu widzę, że jakaś dywizja brytyjska została. Weź im to pomóż. Ty weź to pozajmuj. Ciebie również na północ poślemy. Mamy też wojnę z Portugalią. Ona dołączyła do aliantów. Weź przejmuj te prowincje tutaj. Okej, świetnie. Ty tu przejmujesz. A resztę tych dywizji wyślemy tutaj na północ, żeby pomogli pokryć linię frontu. Ty również zajmujesz tak i wy jesteście ogarnięci. Dobra, Afryka Południowa powinna się sama puszować. O, tu jakiś kocielek powstał. No i nice, no i nice. I o to chodziło. I o takie... Co to jest? Turecka dywizja? Nie, to jest egipska. O kurde, Egipt ma własne dywizje. Okej. Widać, że im się pupka pali. Powołują jakieś tubylcze dywizje. Czy ja włączyłem stoper. Świetnie, świetnie. Tu by się teraz przydały te elitarne. Dobra, przybijemy się z tej strony. Weszliśmy troszeczkę w lasy. Troszeczkę za bardzo na południe pociągnąłem te dywizje. Chodź gdzieś tutaj tymi dywizjami już. Chodźcie gdzieś w tym kierunku już. Okej, powolutku się tam grupujmy. Powolutku. Przeatakujemy z tej strony. Powinniśmy przeciąć Francuzów na pół. Co powinno być genialnym posunięciem. Tu już tylko dokończymy te ataki, już skoro się zaczęły. O właśnie, tu już widzę, że rozpoczęliście szturmy. Z tej strony zaatakujemy. Szkoda, że nas tu kontrują. Ale możemy... Nie, nie możemy. Pójdź tak i tak. Okej, świetnie. Teraz tak. Przystopuj tą jedną dywizję. Wy atakujecie z tej strony. Jedną dywizję wrzuć tutaj. Wy pomożecie to spuszować. Wyjedziecie dalej na południe, a wy ich zatrzymujecie. Coś w tym stylu, coś w tym stylu. Okej, świetnie. Tu 5 dywizji. Ale one się cofają. Właśnie, nie mają zagranicowania, to się cofają. Tylko jeszcze jakbyś ich zatrzymał z tej strony. Świetnie. To jest naprawdę duże osiągnięcie. Wy nie wiecie, co ja właśnie w tym momencie robię. Przebijam się przez Francuzów w 1915 roku. To jest naprawdę sukces. To jest naprawdę duży sukces. A mając jeszcze takiego boosta w postaci wąsów, Kaisera, który daje tam plus 10 do ataku, no to panie, o bitwa morska. 65 niszczycieli. Jakby ktoś nie wiedział, niszczycieli się nie daje do głównej floty, bo one od razu toną tak po prostu, tak zyk, toną jedne za drugim. Dlatego niszczyciele się nie trzyma razem, tylko osobno. A nasza flota... A gdzie jest druga flota? Gdzie jest druga nasza flota wojenna? Czy one się połączyły? One się połączyły chyba, tak? Tak? Czy mi się wydaje? To jest jeden okręt, 5. Aha, bo one to jest z północnych Chin, 44 może... A nie, bo wypływacie. Okej, dobra, jedna flota pływa. Właśnie, się zdziwiłem, gdzie jest nasza druga flota wojenna, bo mieliśmy dwie. Flotą nie wypływamy na otwarte morze, dopóki nie pokonamy Francuzów. My chcemy walczyć z flotą francuską i brytyjską jednocześnie. Poczekamy sobie, aż jej Francja skapituluje, dopiero wtedy zaczniemy pływać po morzach. Bo do Anglii też trzeba będzie jakoś desantować. Dokładnie tak. Tu coś się przemieszczało, tu jest niby dwie dywizje. Spróbuj przeatakować. 73, może się tu to sam przebijesz tą piechotą. Może tak się zdarzy. Tu nie ma sensu atakować. Aha, i ktoś powiedział, że wystarczyłoby zająć Paryż i oni by skapitulowali. To nieprawda. Ich trzeba naprawdę mocno pocisnąć, trzeba zająć praktycznie cały kraj. To nie jest tak, że zajmujesz Paryż, oni się poddają. Oni będą walczyć długo, jeżeli nie zajmiemy całego kraju. No i te elitarne dywizje. Chodźcie tu i tu, coś w ten deseń, doskonale. Weź ich przytrzymaj na chwilę, bo widzę, że gdzieś chcą dostać posiłki. Nie dajmy im tej możliwości. Okej, tu powinniśmy się przebić na luziku. Nice. Okej, te dywizje wchodzą, zaatakuj z tej strony i ty też możesz zaatakować z tej strony. Świetnie. Jak wygląda sprzętowo to? Troszeczkę brakuje artylerii i sprzętu wsparcia, ale spokojnie, to są nie jakieś niewielkie braki. Świetnie, kolejne przebicie. Jedziemy od razu dalej. Jedna dywizja tu kontruje. Połowę tych od razu wrzucasz tu i połowę tej piechoty, a w sumie ta zaraz dojdzie, może tu przeatakować. O, coś takiego. I ty możesz dalej ich tu kontrować, tu na przykład, o. Coś takiego. I tu powinniśmy też, zaraz dojdą posiłki, przebijemy się, świetnie, tu weszliśmy. Tu widzę, że podsyłają posiłki, ale na południe. No, zostawmy ich, to są góry, nie? No właśnie, to są góry, tu nie ma sensu się pchać, atakować. Kurde, coraz bardziej na południe idę zamiast na Paryż. Halo, mieliśmy iść na północ. Halo, kompasy się popsuły. No ale ważne, żeby tu się przebić, tak? 95, dobra, tu będzie przebicie. Tu mamy 14 naszych elitarnych dywizji, to zaraz też zakręcimy na północ. Tutaj dojdziemy do Bordeaux, powiedzmy, i zakręcimy na północ, bo Bordeaux też musimy zdobyć, tak? Musimy im większość krajów zdobyć, bo inaczej nie skapitulują. Tak to działa. Dobra, jest przebicie. Teraz tak, wy atakujecie większością tu, ale połowę wrzuć może na północ. Może połowę, jeszcze tej połowy wrzuć tu na południe. Się przemieszczacie, tu żadnej piechoty nie ma. Piechota będzie potrzebna tak czy siak. Powiedzmy, że zrobimy inaczej. Czekajcie, która to jest armia? To jest ta armia? Tak, to jest ta armia. Tobie to troszeczkę skrócimy linię frontu. Czemu ty masz taką długą? Powinieneś mieć dotąd tylko.
tak naprawdę. Coś ten deseń. Okej, okay, nice. Dobra, tu jest przebicie. Świetnie. Wjeżdżamy na plecy. O to chodziło, o to chodziło. Dawaj tu. Dawaj tu. Okej. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Tu było przebicie. Czemu tu nie wchodzi do pustej prowincji? Halo, 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 halo. Tu proszę wchodzić, zatrzymać ich. Wyjedziecie dalej. Może jedną czarnej pożogi zostaw, rzuć tutaj i wyjdziecie również z tej strony. O, coś ten deseń. No i dobra, poszły kontrataczki malutkie. Ścigaj tą dywizję, żeby organizacja nie odzyskała. Tu muszę czymś pokryć tą linię. Wy atakujecie z tej strony, atakujecie. Tak średnio wam ten atak idzie. Tak średnio, średnio. Wrzuć jeszcze jedną dywizję z tej strony i jedną podrzuć tutaj. Aha, i wy atakujecie tu i jedną dywizję tu podrzuć. O, coś takiego, coś takiego. Okej, okay, świetnie. Oni mają organizacji, zaraz ich powinniśmy przepuszować. Tors, zaatakujesz? Dasz radę? Tu przed... O, La Rochelle. La Rochelle, przetniemy Francję na pół. Dokładnie. Dokładnie, tu będzie przecięcie, chyba że ta dywizja zdąży. Belgijskie dwie zdążyły. Szkoda. Nie mogę nic kontrować, bo tu mnie atakowali, ale właśnie się wybroniliśmy. Wszystko atakuje, tylko jedna przecięcie. Dobra, to w tym miejscu, pod La Rochelle ich przebijemy. Nie dokładnie w tym mieścinie, ale troszeczkę niżej. Weź go goń cały czas, żeby organizacji nie dostał. O, w Orlanie stoi tylko jedna dywizja. Jak się to się miło składa. Ja tu trzymałem posiłki. A, tu jeszcze jedna elitarna została. A, możemy spróbować tu się przebić. Na przykład, o, 97, no właśnie, rozciągamy linię frontu, bot musi niestety jakoś na to reagować, znaczy niestety. Tu widzę kolejną lukę we froncie, ale nie mam jak tego pokryć, znaczy wejść, bo mnie atakują. Bot czasami też nie jest głupi, czasami nawet jest sprytniejszy ode mnie, ale tylko czasami, to mi się wydaje. Wbijasz tu, mamy La Rochelle, świetnie. Teraz tak, dwie armie, trzy armie. Czerwonej armii musimy troszeczkę wydłużyć linię frontu. A tobie trzeba będzie skrócić. Bo tu dwie armie, tu puszują, bo może być ciasnawo, że tak powiem. Dajesz na północ. Wy to atakujecie, weź ich goń cały czas. Tu musisz nie chwilę zaczekać, chociaż nie, możesz cały czas to atakować, świetnie, o to chodziło. Wy tu pokryjecie linię frontu. Gdzie są te jeszcze moje elity? Tutaj utknęły. Potrzebuję piechoty troszeczkę, żeby to pokryć i ruszyć dalej. Spróbujcie tu przeatakować. Cały czas. Okej, okay, nice. Spróbujemy otoczyć ten Paryż. Widzicie, tu już po jednej dywizji zostawiam. Nawet panicznie próbują się przebijać, nie mają szans. Ale tu też możemy przeatakować, żeby przynajmniej tych dywizji nie podesłali. Tu też coś gdzieś chcą wysłać. Nie dajmy im tej możliwości. Tu wsparcie chce iść do Orleanu. Nie damy im tego uzupełnić strat. Okej, okay, lejdziemy dalej na północ. Wy również jedźcie już na północ. Bardziej was chcę na północy, żeby zacząć oblężenie Paryża. Ale właściwie dotrzeć do tego Paryża od strony północnej, jak mówiłem. Przebij się do Nantes przez rzekę. Świetnie. Spróbuj zaatakować z tej strony. Coś takiego. Nice. Wchodźcie do tych pustych prowincji. Czy my tu chcemy atakować? Możliwe, a możliwe, że nie. Czekajcie, bo mówiłem, że w tym odcinku zdobędę Paryż. Kurde, tak trochę próbuję się streszczać, serio, próbuję się streszczać, bo to jeszcze możemy nie zdążyć w tym odcinku, a moje słowo jednak się liczy, więc spróbujmy ten Paryż zdobyć. Nie podał założenia tego soczystego wąs. Dokładnie. Dobra. Przebijaj się, okej. Okay. Jedziesz tu, zatrzymasz go, jedziesz z tej strony, przebijasz się tu i tu na północ. Okej, okay. Nice. Tu przez rzekę tylko kontrujemy, tu się nie przebijemy. Szkoda, o Jezus, ja tyle sił zorganizowałem z tej strony, żeby się przebili. A mi to tak średnio idzie. Niefajnie, bardzo niefajnie. Ekstremalnie niefajnie. Okej, okay. Spróbuj tu jeszcze ich na pół przeciąć. Bez piechoty tego nie zdobędziemy. O, Orlean został zdobyty. Nice. Tylko problem jest taki, że ja tu nic nie zostawiłem. Nie zauważyłem, że już tak daleko zaszliśmy. I teraz to są puste prowincje. I tu będzie być problem dość duży. Dobra, atakuj tu dalej. Wyjdą z tego Paryża? Nie wyjdą. Zdążymy? Zdążyliśmy. Nice. Dobra, atakujcie tu. Powinniśmy się przebić. Okej, okay, dywersja z tej strony. Tu zaatakujemy. Okej. Okay. No, okej. Okay. W Paryżu stoi po jednej dywizji. Nie zapominajmy jednak, że w Paryżu są forty siódemki. Które są głównym naszym problemem, tak? Tak, to jest forty siódemki, to jest... O Jezu, ile to dywizji na północy, fuck, ja potrzebuję tu więcej żołnierzy, bo tego nie zdobędziemy. Czy ja coś szkolę jeszcze? 18 dywizji szkolę, ja bym je wystawił, potrzebuję coś, żeby pokryć tą dziurę. Chodźcie tutaj bardzo szybko.
i chciał mi pomóc troszeczkę. Mógłbym przerzucić dywizję z innego odcinka frontu, jednak... co wy tu jeszcze robicie? Na północ, już, Raus. Raus na północ. Co muż tu z atakiem? Kurde, i to właśnie, o tym właśnie mówiłem. Nie mam dywizji, żeby tego wszystkiego pokryć. Niestety na chwilę ta nasza elitarna piechota musi zająć pokrywaniem frontu, bo dzieją się takie przykre rzeczy. Tylko nie przebijesz sam, nie? Nie, nie przebijesz. Ale tu pod Paryżem powinniśmy się przebić, świetnie. Bij się tu. Ale tu zaraz mi wejdzie, fuck. Możesz go na chwilę zatrzymać, ale co dalej? Daj jedną dywizję tu. Jedną gogoń, a jedną lecisz tu. Ty go przebijasz, tu zostajesz, okej, okay, coś ten deseń. Powinniśmy go zaatakować. Szkoda, że przez rzekę atakujemy, ale dobra, olejmy to już na razie. Czemu te dywizje tu... Aha, bo tu jest one garnizony... Tak, tu są trzy armie. Spoko. Jak ta Afryka? Trzymacie się? Trzymacie się. Nice. Wschód, powolutku. No, niewiele puszujemy, ale co prawda bot tylko tam działa. A, nie zdobędziesz tego, nie zdobędziesz tego też, nie zdobędziesz. Tu możemy się przebić jeszcze, tu się obronimy, tu na pewno się powinniśmy... o właśnie, o to chodziło, tu na plecki wchodzimy. Tu możemy nawet... Ej, możemy... Tak, od północy wchodzimy do Paryża, dokładnie, od północy Nie, zatrzymaj go, wolę, żebyś tylko zatrzymał na chwilę. Coś takiego, i tu La Creve i Rouen. Okej, tylko kurde mi zaraz wejdą, będzie taki problem, jak tu się przebiją. Potrzebuję tych dywizji rezerwowych, gdzie one są? Jezus, tu dopiero. No kolejami jadą, tak? Kolej zniszczona w trakcie wojny, więc no troszeczkę mi to czasu zajmie. Ale trzeba póki co, no te dywizje mogą jakoś kontrolować przeciwnika. Weź ich tu przeatakuj na chwilę. Nie zmienisz tego Rouen, ale przynajmniej trzymaj go. Okej, okay, tu miałeś go atakować z tej strony. Nice. Weź tu przeatakuj. I tu też. Okej, okay, spoko, jakbyśmy ich odcięli jeszcze w tym kociołku. Jezus, jakie to by było dobre, jakie to by było dobre. Ale w końcu może zdobędziecie tą jedną prowincję? Może? Okej, dobra, mamy lewobrzeżną część Paryża, świetnie. Mamy lewobrzeżną część Paryża, powtarzam, połowę Paryża zdobyłem. Udało się. Że mnie tu wypchnęliście, mi się wydaje. Tak chyba było. Czemu te dywizje... Co wy tu jeszcze robicie? Jedziecie tutaj. Dobra, jest 18 dywizji, nice. Ty, kolejna armia. Możesz być ty. Coś takiego, pokryj tylko ten odcinek. Tylko ten odcinek chcę, żebyś pokrył, bo właśnie przykre rzeczy się dzieją. Nie zdążysz, nie? Zrobimy coś takiego. Oni te dywizje niepotrzebnie tutaj stoją, marnują swój potencjał. Czy my chcemy atakować Paryż? Kurde, parę przydałoby się otoczyć ten Paryż. Spróbuj to zdobyć, tu nie mają organizacji. Świetnie, dobra, przecięcie na pół. Nice. Okej, i teraz tak. Tej armii usuniemy ten rozkaz. Ty już to wybronisz, świetnie. Ty też możesz się cofnąć, chociaż to też przydałoby się zdobyć, dopchnąć do końca. To atakuję, wiem, że nie atakuje Paryża, bo Paryża na razie nie chce atakować, chce go po prostu otoczyć. Weź w sumie zdobądź ten port, odetniemy ich. Okej, okay. Zostań tu na razie, lecisz dalej. Rozpocznij już jakieś tam lekkie szturmy na ten Paryż. Tu próbują uciec szczury, kurde, z klatki próbują się wydostać, niedobrze. Dobra, domgnijmy ten kociołek, bo tu jest sporo dywizji, szkoda jakby nam to wszystko uciekło. Atakuj, musicie jeszcze chwilę wytrzymać, chłopcy. Jeszcze chwila i będzie po sprawie. Jezus, tu pojedyncze dywizje mi zostały. Nie wiem, tu? Coś takiego? Okej, okay, świetnie. Od północy Paryż. Ty też Paryż atakujesz. Daj te 5, atakujcie też Paryż z tej strony. 73, dobra, świetnie, powinniśmy zdążyć. Co my tutaj zbadaliśmy? Samolot nowszy, tak? Nowszy samolot. To się bardzo dobrze składa, jak doktrynka się robi, artyleria. 500 dni to za długo, jak z technologią. A ta przeciwko sile żywej? Jak najbardziej, powłoka jaka? Fosgenowa. Okej, okay. Nowy rodzaj samolotów, w końcu to będą myśliwce, a nie samoloty zwiadowcze. No właśnie, Air Fighter. To się przyda, zdecydowanie. Świetnie, no halo, Paryż miałem zdobyć. Miałem zdobyć w tym odcinku Paryż. Może się wyrobię jeszcze, może się jeszcze wyrobię. Halo, dobra, zlikwidujmy te kociołki. Halo, mieliście zlikwidować te kociołki. Liquidation. Liquidation kociołków. To jest bardzo ważne. Ile Francuzi już stracili? 500 tysięcy, a 750, 38 tysięcy. Znaczy, zobaczmy ile bot stracił, bo bot tylko walczy z Rosjanami. Bot stracił na Rosji 327 tysięcy, a zdobył kilka prowincji. Ja straciłem troszeczkę więcej niż 300 tysięcy, ale zdobyłem prawie całą Francję. No i właśnie atakujemy Paryż, tak? Z trzech kierunków. Ale tu mogą zrobić jeszcze solidną obronę. Głęboka obrona, świetnie. To było niestety chyba tylko boost do defensywy. Nocny atak lądowy, ej, to dobre.
Wszystkie czołgi, atak przeciwko sile żywej, atak pepans. Nie no, zrobimy przeciwko sile żywej. Wątpię, żeby bot był na tyle inteligentny, żeby robić jakieś dywizje pancerne. Albo takie elitarne dywizje jak moje. Naprawdę jestem dumny z tego template'u, jestem naprawdę dumny. Dobra, idźcie na Paryż, więcej dywizji na Paryż. To jest ten moment, kiedy atakujemy Paryż. Tu są dwa kotły, tu na pół przecięte, tu też jest przecięte, świetnie. Tu coś się dzieje. W tej prowincji... udało się. Dobra, weź go na chwilę, skontruj. A wy tu zaatakujecie. Coś takiego. O, nice. Zdobędziemy Paryż, może powinniśmy zdążyć? Zdążymy chyba, zdążymy. O, panie, kotły się kończą, świetnie. Już też możecie iść na Paryż. A wy pomożecie tutaj z tym puszem. Mhm, tu się przebiliśmy, zdobędziemy Szeburg. Idź od razu na Szeburg. Ty jedziesz tu i tu. A ty jedziesz tu i tu od razu, albo nie, tu i tu, o, w ten sposób. I ty też pomóż z tej strony. Nice. Szkoda, że to mają porty, no ale trudno. Co prawda, po zajęciu Paryża oni jeszcze nie skapitulują. Mówię, trzeba zdobyć jeszcze Bordeaux przynajmniej i północną część. Żeby oni skapitulowali, bo inaczej nie da rady. Weź tu z tej strony, przeatakuj. Okej, okay. Kurde, druga dywizja w Paryżu. No będą się bronić szkodniki, będą się bronić, kurcze bele. Przydałoby się go całkowicie odciąć. Ten Paryż. Atakuj z tej strony. Okej. Okay. Dobra, daj mi te dywizje. Chodźcie tymi dywizjami tu i tu. Spróbujemy jeszcze dalej się przebić od północy. Dwie dywizje niby tylko ataku się bronią, ale jak to wygląda? 186 obrony. Okej. No forty, niestety te forty są siódemki, tak? Tak, siódemki forty w stolicy sobie kurde żabojady pobudowały. I cwaniakują. Atakuj to, tu już kończymy. Tak, ci są odcięci, super, bez portów. Doskonale, te dywizje już tu jadą. Nice. Okej, okay, tu się przebijemy, potem tutaj jedna dywizja i będziemy mogli prowadzić kolejny atak z... Znaczy atak z kolejnej strony, tak? Tu też możemy wspomóc ewentualnie to natarcie. Tu widzę, że jakieś posiłki są podsyłać, zatrzymajmy ich. Okej, 94. W międzyczasie jak wygląda RPA? RPA już nie... O kurde, Portugalczycy podesłali dywizję, fuck. A wy nie mieliście tu się czymś zająć chyba? Weź dobij tą prowincję. O Jezus, tu mnie odcięli, naprawdę. O, pozajmuj ten port, bo to chyba jedyny port jaki tu mają. Mhm. Tu wejdź do tej prowincji ładnie, jak północ, puszujecie, idź sobie do przodu. Nice, bo muszę po... O Jezus, Imperium Osmańskie, halo, może zdążymy uratować Imperium Osmańskie, ale byśmy musieli teraz szybko Rosję zaatakować. Znaczy szybko pisujemy z Francuzami i idziemy na Rosję, to wtedy może uratujemy Imperium Osmańskie. Halo, atak na Paryż? Uda się, nie uda się? Weź tu pomóż z tej strony. Mhm. Doskonale. Chariot, tu nikt żadnej dywizji nie było. To mi się nie podoba, to mi się bardzo nie podoba, że tutaj nikt nie stał żadną dywizją. Wolne fabryczki, sprzęt wsparcia, gdzie to jest? Tu jest sprzęt wsparcia. O kurde, razy 10? No dobra, to razy 10, no trudno. Jak cały czas nam go brakuje, to co zrobisz, jak nic nie zrobisz? I te dwie dywizje tu. Oni już to sami powinni dopuszować. Kurde, no broją tego Paryża, no skurczybyki broją tego Paryża, to mi się strasznie nie podoba. 56. Kawaleria? Serio? Kawaleria? Weź ją przeatakuj. Doktrynka się zrobiła. Nice. Rozwój sił powietrznych może być. Ktoś tu się wycofuje. Halo, nie ma takiego wycofywania się. Chyba, że ja cię zmuszę do odwrotu. He. Dobra. Pyk. Coś takiego. I te dywizje też tu mogą już podejść pod tą linię frontu. 96. No kurde, nie możemy dokończyć tego Paryża. Halo, mieliśmy zdobyć Paryż. Kurde, jeszcze Brytyjczycy naprawdę tu weszli, fuck. No mówię, muszę odciąć Paryż z każdej strony chyba, bo inaczej to będą się bronić w nieskończoność. Znowu jakieś posiłki chcą podesłać, zatrzymajmy ich. Mhm, jak to południe, gdzieś możemy przeatakować. Jakbyśmy tu ich zaatakowali. I tu. Stocznie wolne, Wolne stocznie, my stocznie nie budujemy, to znaczy, że stocznie zdobywamy. To mi się naprawdę bardzo podoba, pyk, pancerniczki budujemy. Nie ma to jak dobre, soczyste, zdrowe pancerniczki. I tu zaatakuj z tej strony, okej. Okay. Myśmy tam domknąć temat. No halo, przebijcie to, jedna dywizja. Jak długo może się bronić jedna dywizja? Czy to jest aż niemoralne? Nie da im się przegrupować. I kurde, jak serio podesłali tą dywizję? Kurcze.
No dobra, przy wypchnięcie, wypchnięcie. Teraz tak, połowa tych ciężkich leci tu. A tu nie ma przejścia, o kurde, jedziecie dalej. Wy atakujcie z tej strony, wyjdziecie na północ. Wy tu. Wy tu. Aha, tu jeszcze mam połowę tego, to połowa tu i połowa tu. Okej, okay, nice, powinno pójść szybciej. Świetnie. To mamy niestety port, jakbyśmy ten port zdobyli, by się nie mogli cofnąć. A nie wiem, czy go zdobędziemy. Tylko ciało, jak jedna dywizja. No i było się pchać, 92. Nie mogę z tej prowincji na Paryż pójść, muszę tą prowincję zdobyć, a tu widzę, że się bronią szkodniki, ale tu się przebijamy. No dobra, no jak nie chcę, nie dadzą się tam przepchnąć, to już się tu przepchniemy. Trudno. Ta dywizja cały czas jest odcięta, nic sobie z tego nie robi, że jest odcięta, no spoko. O, no i proszę bardzo, jaki ładny kociołek. Można. Proszę bardzo, 3 dywizje wzięte w niewolę. Takich rzeczy się nie marnuje, proszę państwa, no panowie, no szanujmy się, za kogo wy mnie macie? Za kogo wy mnie macie? Dobra, wchodźmy tu. 4 dywizje Paryża bronią, kurczę. A połowę tutaj. Ok, 91. Jedna prowincja, byśmy mieli otoczony Paryż. Dobra, mamy. Świetnie. A nie, może już na południe. Dobra, tych już wyślemy na południe. Ci będą bardziej przydatni na południu. O, hello. Coś tak. O, hello. Hello, my lady. Nie tu. Hello, my lady. Hello. Coś takiego. No widać, że on już wycofuje dywizję. To już widać, że dezercja. Oni już nie czują woli walki. Oni już po prostu opuszczają mimowolnie linię frontu, okopy. Francuscy oficerowie nie są w stanie zatrzymać uciekających marsz żołnierzy, którzy próbują się ratować przed gniewem Kaisera. Okej. Po prostu nie dajmy im się wycofać. Łapmy ich. Jak ten Paryż, 94. Okej, dwie dywizje tylko się bronią. Hala, zdobędziemy jeszcze te niemieckie samoloty latające nad Paryżem. Jezus, jakie to piękne. Dobra, od razu tu pyk, przebitka. Poniższe Wehrmacht jedzie z tej strony, wy w sumie możecie pomóc tu. Reszta tu na południe. Tu. Połowę wrzuć tu. Kurczę, czasami te dywizje jest tyle naciapane, że ciężko szybko przeklikać, którą gdzie wysyłamy, a jedną możesz tu skontrować. Okej, okay, coś takiego. 94, dwie dywizje. Dobra, tu wypchnięci. Nice. Świetnie. Doskonale po prostu. Co tu się dzieje? Zaatakuj. Wejdź tutaj. Przeatakuj. Pomóż. Wjedź tutaj. Wjedź tutaj. Na południe. Świetnie, ten kocioł męczycie. 96, dobra, jedna dywizja się broni tylko w Paryżu. Ja on atakuje 21 dywizji. Możemy sobie zwiększyć tą liczbę. Pyk. Więcej w rezerwie będzie. Pyk. Okej, okay. No i jeszcze więcej dywizji. Dobra, świetnie, jedna tu. Jedna tu. A wyjdziecie na północ. Co to za uciekanie? Dawajcie z tej strony. Okej, okay, nice. Jeszcze Belgię trzeba będzie docisnąć. No nie zapominajmy, że plan Schlieffena mieliśmy się przebić przez Belgię, tak? Ale to był plan znajomego królika, to była taka zmyłka, nie? Że niby tam nadajemy na cały świat plan Schlieffena i tak dalej, a tak naprawdę to była tylko zmyłka, żeby wróg odpuścił tutaj, zrobił lukę i wtedy znajomy królika się wbija i masakruje przeciwnika. Znaczy znajomy Kaisera, tak? Tak. Bo to jest znajomy Kaisera. Dokładnie. Jezus, taki długi odcinek, ale dobra, to jest warte, to jest tego warte. Mam nadzieję, że dostaniecie łapką w górę i soczystym komentarzem. Ten jakże zacny, soczysty odcinek. Z tej strony, okej. Okay. Coś takiego. Panie, zatrzymaj tą kawalerię. Świetnie, jak ten Paryż. 98, kurczę, zdobędziemy. Na bank zdobędziemy ten Paryż. Nie da rady, nie obronią go. Mamy? Halo? Paryż. Dajcie mi to miasto. Jest, tak, zdobyliśmy Paryż, udało się. Jezus, jestem geniuszem tej gry, jestem po prostu geniuszem tej gry. Aż sam siebie się boję. I mogę aż Bułgarię, Albanię zaprosić do frakcji. O Jezus, o matko, ej, desant port, no dobra, może to nie jest Dardandele, ale desant się udał, serio. Tak, no dobra, no
Francja za Imperium Osmańskie, jak dla mnie, brzmi spoko. O Jezus, serio? Austro-Węgry się cofają przed Serbią? Trzeba ratować sytuację. Dobra, to co? Łapka w górę, soczysty komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie dociśniemy Francję już do końca. No, mówię, że oni przenieśli właśnie, stolicę do Bordeaux przenieśli, więc to jeszcze chwilę potrwa. Trzeba nie musiał dokończyć to, no ale to już jest zdobycie Paryża, oni już nie mają jak się bronić. Teraz cała nasza armia zachodnia poleci, myślę, że... część piechoty przerzucimy, żeby ustabilizować sytuację tutaj, ale będziemy już się zajmiemy Rosją. Zmusimy, żeby tutaj carat upadł, wyślemy tam Lenina w pociągu. Troszeczkę hajsu mu damy, żeby przykupił tam wieśniaków i robotników. Zrobi rewolucję, będzie po sprawie. No i zostanie nam Wielka Brytania, tak? Bo żeby wygrać wojnę, to potrzebujemy tak naprawdę... czekajcie... kapitulacji Rosji, Wielkiej Brytanii i Francji. Francja zaraz będzie. Rosja to jest raz siach siach, mówię, to nie ma żadnego problemu, żeby zmusić Rosję do kapitulacji. Zjednoczone Królestwo może być problemem, z racji tego, że flota, tak? No flota to jednak będzie problematyczna sprawa, ale myślę, że francuskie stoczki nam to umożliwią, to zwycięstwo. Dobra, to co, cześć, trzymajcie się, na razie.